Pozytywne oczywiście jest uregulowanie umowy deweloperskiej, jak umowy nazwanej, od dawna o to zabiegaliśmy i uważam, że już dawno powinno to być zrobione. Również obowiązki informacyjne dewelopera powinny być ściśle określone, chociaż niestety ta ustawa znowu nie do końca ściśle to określa, są tam niejasności. Ale to są te pozytywne rzeczy. Natomiast obawy rodzi to, że zastosowano tylko jeden sposób zabezpieczenia wpłat, czyli rachunek powierniczy prowadzony przez bank. W związku z tym konsekwencją jest to, że bez zgody banku żaden deweloper nie będzie mógł prowadzić swojej działalności. Widzimy tutaj bardzo kuriozalne rozwiązanie, żeby jedne podmioty prywatne licencjonowały działalność innych podmiotów prywatnych. Nie znam innego przykładu ani w innych krajach, ani w Polsce takiego rozwiązania, więc tutaj są pewne obawy, tym bardziej, że banki mają pewny problem z interpretacją również tej ustawy, jeśli chodzi o swoje obowiązki kontrolne przy prowadzeniu takiego rachunku powierniczego. W związku z tym bardzo ostrożnie już deklarują podchodzenie do otwierania tych rachunków, już deklarują, że nie każdy deweloper, który do nich się zwróci, taki rachunek otwarty będzie mógł otworzyć. To znaczy, że to banki będą decydowały, komu wolno prowadzić tę działalność, komu nie. Tutaj widzimy pewne zagrożenie dla rynku jako całości. Boimy się, że doprowadzi to w perspektywie nawet niezbyt długi, roku czy dwóch, do oligopolizacji rynku przez największe firmy, ze szkodą również dla nabywców, dla których wybór wtedy się ograniczy, wybór podmiotów przynajmniej.